Cześć, tu Ernest! W pierwszy dzień lata, czyli dzisiaj, rozpoczęło się wydarzenie 14 dni lata Fortnite. W tym filmiku chciałbym wam dokładnie omówić, czego możemy się spodziewać od nadchodzących nowych trybów. Dowiecie się, jakie tryby będą w codziennej rotacji nowych zabaw. Fortor na swoim Twitterze udostępnił listę wszystkich nowych trybów. Zaczynajmy! Tryb automatyka będzie polegał na tym, że na polu walki będą dostępne tylko broni automatyczne, czyli na przykład pistolety maszynowe, karabiny stormowe itd. Poza tym będzie oczywiście jeszcze leczenie. Drugi tryb nazywa się Nie zostawiaj nikogo w tyle i wyróżnia się tym, że w oddziałach każdy członek drużyny dostaje 2 punkty zdrowia lub osłony co sekundę, dopóki żyje każdy członek drużyny. Jeśli ktoś zostanie powalony, to ta powalona osoba, póki będzie przy życiu, będzie odporna na jakiekolwiek obrażenia, a w tym czasie reszta drużyny będzie dostawała obrażenia, przez co będzie zmuszona podnieść powalonego członka drużyny. Trzeci tryb to klasyczny headshot only, po polsku tylko strzały w głowę. Nazwa mówi sama za siebie, w tym trybie będą zaliczały się tylko obrażenia od strzałów w głowę. Następny tryb nazywa się The Blues. W tym trybie wypadają bronie tylko o niebieskiej klasie rzadkości. Do tego burza jest nieco szybsza oraz szybciej zbiera się macy. Kolejny tryb nosi nazwę Korzystaj ostrożnie. W tym trybie każdy gracz dostaje ustaloną ilość maców na start meczu bez możliwości zbierania maców. Będziemy mogli wykorzystać tylko te macy, które dostaliśmy na początku. Dalej, do gry wejdzie też tryb Chameleon, w którym to rozgrywka będzie odbywała się jak w zwykłych trybach, ale każdy będzie miał rekwizytomat, co pozwoli graczom zamieniać się w wybrane przedmioty. Nie mogę się tego doczekać. Następny tryb to tak zwany ciężki metal, w którym to do dyspozycji będziemy mieli tylko bronie z kategorii ciężkiej, czyli na przykład ciężka snajperka czy kałach. Kolejny tryb nosi nazwę dosłownie Raj dla budowniczych. W tym trybie każda struktura zbudowana przez graczy będzie miała o wiele więcej zdrowia niż zwykle. A do tego każdy może dotować strukturę każdego gracza. I oczywiście macy będzie zbierać się o wiele szybciej. Następny tryb nazywa się Zwiększona Moc i mecze w nim będą podzielone na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu będzie włączone odradzanie się, a używanie leczenia do osłony zwiększy waszą maksymalną pojemność osłony, co oznacza, że będziecie mogli mieć ile wlezie kewa, nawet 10 tysięcy. Po pewnym czasie odradzanie się zostanie wyłączone, a osłona wszystkich graczy zostanie uzupełniona. Od tego momentu każdy walczy do końca. Kolejny tryb to Fioletowe Królestwo. W tym trybie wypadają tylko bronie o klasie fioletowej i tak samo jak w przypadku Bluesa, burza jest szybsza oraz zbiera się szybciej macy. W trybie Ścigacze Burzy każdy będzie jeździł na deskolotce o nowym, letnim wyglądzie, a we ekipunku każdy będzie miał granaty i pulsowe. Wygrywa ten, kto sprawnie jako pierwszy będzie dojeżdżał do następnych stref oraz nie da się zepchnąć do burzy. Następny tryb nazywa się Strategiczne Struktury i w nim metalowe oraz ceglane struktury będą miały o wiele więcej punktów wytrzymałości, ale maksymalna ilość maców oraz szybkość zbierania ich będą zmniejszone. Tryb zamiana ekwipunku będzie polegał na tym, że każdy gracz będzie miał wcześniej przygotowany ekwipunek, który raz na jakiś czas będzie losowo się zmieniał. Do gry ma wejść też tryb Walka Czołgów. Nie będzie czołgów, ale każdy gracz będzie miał drastycznie powiększoną ilość maksymalnego zdrowia oraz kewów. Nie będzie żadnych przedmiotów do leczenia, ale będzie włączony syfon, czyli leczenie i macy za eliminację. Kolejny tryb to po prostu walka na balony. W tym trybie jako broń będą służyły nam balony z wodą. Gracze będą podzieleni na dwie duże drużyny. Wygrywa ta, która jako pierwsza zdobędzie określoną ilość trafień balonami. Na koniec mają wejść dwa nowe warianty trybu naparzanka. Jeden z dodatkiem zabawy podłoga to lawa, a drugi z syfonem, czyli leczeniem za eliminację. Okej, po wielu powtórzeniach przejdźmy do tematu powrotu starych przedmiotów. Dzięki wyciekom wyzwań 14 dni lata wiemy, że do gry na zmianę powrócą niektóre przedmioty ze skarbca. Nie wiemy jeszcze dokładnie jakie, ale możemy się spodziewać, że na pole walki na czas tego eventu wróci stary rewolwer, ciężka pompa i coś jeszcze. Niestety tego jeszcze nie wiemy. A co do kolaboracji Fortnite z serialem Stranger Things, to na razie jeszcze nic. Ale na placu zabaw w Mega Markecie, przed miejscem z lodami i w paru innych miejscach pojawiły się lody. I to tyle. Dajcie znać, na który tryb czekać najbardziej. Ja nie mogę się doczekać tej kombinacji Prop Hunta ze zwykłym Battle Royale. Mam nadzieję, że deweloperzy gry nie usuną tego trybu z powodu jakiegoś błędu. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.